poranek czerwcowy. Nie ma co wchodzić do cienia. Ohohoho. Komarzyska atakują. A w słońcu już bardzo gorąco. Mimo godziny wczesnej. A tu ptaszek przyleciał, żeby popatrzeć, co ja tutaj robię. Może jakieś żarcie będzie rozsypywane? Że pięknie. Że pięknie. Przepięknie. Aż się chce iść taką zacienioną aleją. Przesada, przesada z tym krakaniem. Cudownie lśnią te liście. Wczoraj wpadł mi w ręce piękny cytat. Od razu. No proszę. Widocznie ma do przekazania coś ważniejszego niż ja. Piękny cytat. Wspaniale. Wspaniale jest stosować go wtedy, kiedy świat wali się na łeb. Spróbuj chociaż raz wyolbrzymić szczęście zamiast swoich problemów. Ha, 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 mądrala to wymyślił. No właśnie. Pięknie powiedziane. Łatwe do zastosowania. Przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy spokojni, szczęśliwi i właściwie nic się nie dzieje niepokojącego. Ale jak, kurczę, to zrobić, kiedy świat wali się na głowę? Kiedy są smutki, które cię osaczają i nie chcą puścić? Zwłaszcza wtedy trzeba spróbować zobaczyć jakiekolwiek dobre strony. W każdym problemie, w każdym kłopocie, w każdym zmartwieniu te dobre strony są, według powiedzenia, gorzej zawsze może być. Ale przecież może być zawsze lepiej. Zobaczyć dobre strony wtedy, kiedy jest trudno, to wielka sztuka, ale nie jest to niemożliwe. Warto sobie to powtarzać i próbować. To trudna sztuka. Ale nie jest niemożliwa. A popatrzenie w taki sposób... mają tu gdzieś swoje siedlisko na tej łączce. Popatrzenie w taki sposób pozwala może znaleźć rozwiązanie, przybliżyć zakończenie smutnych spraw. Wyolbrzymić szczęście, a nie problem. Naprawdę bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Wyolbrzymić szczęście, a nie problem. Znaleźć dobre strony, które pozwolą, jak sądzę, szybciej znaleźć rozwiązanie problemu. No i trzeba pamiętać jeszcze, że nic nie trwa wiecznie. Te myszki, które mnie teraz atakują,
prawdopodobnie też nie zaatakują mnie w grudniu. Przepiękny poranek. Czy można być smutnym długo na tak pięknym świecie? Nie powiedziałam tego dokładnie, ale Ania Shirley z Ani Zielonego Wzgórza dość często tak właśnie mówiła. Zbliża się jakiś pan z pieskiem, kuje wprost na mnie. No ja nie mogę, będę musiała się chyba gdzieś przemieścić, a jak się przemieszczam, to kiwam tym telefonem. No i po prostu potem się ogląda kiepsko, bo można dostać zawrotów głowy. No dobrze, idę, pan też idzie prawie za mną. Ojej. Przecież mi to nie przeszkadza. No. No to o czym to ja mówiłam? Popatrzeć na dobre strony. Nawet wtedy, kiedy jest do kitu. Wyolbrzymić szczęście, czyli co? Wyolbrzymić te dobre strony. Bo jak mi coś dokuczy, to nie mogę. No jakie piękne kaczuszki tam przeleciały. To nie mogę powiedzieć o dobrych stronach, bo jak mogę powiedzieć nie o dobrych stronach, jak mogę powiedzieć o szczęściu, jak mnie coś kopie mocno. Ale dobre strony zobaczyć można zawsze. Jestem głęboko przekonana, że wtedy można pomóc sobie w rozwiązaniu problemu. Przepiękny zakątek. Przepiękne miejsce. Tak się cieszę, że niektórzy zaglądają systematycznie, a niektórzy przez przypadek chwalą, że tak tu pięknie. Bo to prawda. Taki miejski zakątek. Można się oderwać. Można trochę pobyć bliżej natury. Ale dzisiaj potężny upał. Cudowne lato. Z tej zimnicy kwietniowej można by przypuszczać, że to ciepło nigdy nie przyjdzie. A potem maj, naprawdę chłodny. O, jakie piękne zwierzę tutaj do mnie leci. A ja nie mogę. O, wystają mu tylko głupka. To zwierzaka mogę nagrać. Mam nadzieję, że mu to nie będzie przeszkadzało. Tak? Przepiękne. Jako atrakcja tego filmu mojego. Ale jak fajnie patrzy. Nie mogę za bardzo zwracać na niego uwagi, bo po prostu może się zdenerwować, chociaż widać, że jest to łagodny zwierzak, bo już ogonkiem machał w tych krzaczorkach. Zobaczyć dobre strony. A to przybliży nas. No i przyszedł. No i przyszedł do mnie. Dobra. O, pobiegł tam. Piękny. Dobrze, że się nie boję psów. Bo tak to bym mogła skoczyć. Jako parzona, po co? No właśnie. Zauważyłam, że no właśnie to dość często pojawia się w moich filmikach. No właśnie. Piękne są komentarze ludzi, którzy po obejrzeniu mojego filmiku zachwycają się pięknem tego miejsca. Pozdrawiam wszystkich. Ale się rozgadałam dzisiaj.
czas kończyć. Jeszcze rzucik na tę piękną brzozę. Wielkiej urody, pani brzoza. I ten cudny zakątek. Przepiękny. Spokojnego dnia. Z wyolbrzymianiem dobrych stron, szczęścia, a nie problemów.